Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to ktoś zauważył na jednym z moich filmików, to wygląda na to, że największymi bandziorami politycznymi teraz, którzy zamykają swoje narody, no to są były kolonie angielskie, czyli USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dziedzictwo, które otrzymaliśmy w Ameryce, czy w Australii, czy w Nowej Zelandii, czy w Kanadzie, no wszyscy się odłączyli, można powiedzieć, od korony angielskiej w Ameryce, no to Dzień Niepodległości jest 4 lipca, no bo w 1776 rok było to no, Dzień Niepodległości, no ale Australia, no była kolonia więźniów, można powiedzieć, w Anglii nie chcieli zabijać, czy tam wieszać swoich rodaków za jakieś małe przewinienia, no to za ukradzenie majtek w sklepie wysyłali ich po prostu do Australii. No i tak zaczęła się ta Australia, dosyć makabryczne miejsce, no ale to była taka kolonia, można powiedzieć, więzienna. Początki Ameryki były trochę inne, no bo tutaj to zaczęli przyjeżdżać uchodźcy, można powiedzieć, religijni. Połowa z nich tam umierała. Jedna połowa połowy wracała, na jakoś tam wszyscy się po pewnym czasie ustabilizowali. No tyle tylko, że przed niepodległością no to było ciężko, w latach 1800-tych też było ciężko w Ameryce. Przed pierwszą wojną światową było też ciężko. Bardzo dużo Polaków, którzy no jeszcze za zaborów, powiedzmy, wyjeżdżali do Ameryki, no to pomieszkali rok, dwa, trzy, cztery, no i wracali. Bardzo często mam takie znajomych, których tam dziadkowie czy tam rodzice byli urodzeni w okresie międzywojennym w Ameryce, no i oni dostawali obywatelstwo właśnie na tej podstawie, że rodzice byli urodzeni w Ameryce, czyli automatycznie mają obywatelstwo, nawet jak wrócili do Europy w wieku 3 miesięcy, czy tam roku, czy paru. No ale do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że cała ta emigracja tych ostatnich, powiedzmy, 50-60 lat ludzi z tych powiedzmy bloku wschodniego z Europy, z tej socjalistycznej Europy. Ludzie wyjeżdżali do Kanady, do Ameryki, do Nowej Zelandii, do Australii. No i w zasadzie tam zaczęli głosować na polityków, którzy są socjalistami, demokratami. W Ameryce 55% Polaków głosuje na demokratów, na socjalistów. No i mamy, co mamy. Mamy w sumie w Ameryce zamordyzm. To jest dziwne właśnie, że w krajach, które całej tej Commonwealth, czyli tej Rzeczypospolitej, czy rzeczy wspólnej. Anglia no to miała tą prawa, angielskie prawa ludzi. Miała Magna Carta, czyli to też karta praw obywatelskich, że można powiedzieć, no to zamykała miliony ludzi, zamykała miliony biznesów, dawała mandaty ludziom za to, że chcieli spotkać się z rodziną, czy w czasie pandemii, no to była makabra, te agresywne ataki za maski i żeby trzymać odległość pomiędzy ludźmi, no to aż to w zasadzie trzymało się do 2021. Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich krajach, no to było to, że było takie poczucie, że politycy i rząd pokazuje ten swój autorytet,
żeby wydawać te edykty, te prawa, te nakazy i tak dalej, a ludzie w ogóle nie mieli żadnej chęci do tego, żeby się z tym zgadzać. No, sporo ludzi do tej pory jeździ w maskach samotnie w samochodzie, ale normalni, no to walczyli z tym. Normalni to wiedzieli, że to nie jest normalne tak jak w socjalizmie było, że państwo udaje, że płaci, a ludzie udają, że pracują, no to w czasie tej pandemii większość normalnych po prostu wiedziała, że państwo udaje, że coś robi, a ludzie udawali, że słuchają. To każdy rozumiał, że to jest domek z kart na dosyć cienkim lodzie. No i cały ten domek z kart po prostu błyskawicznie się rozwala. To jest dokładnie to, co teraz się dzieje. W Anglii, no niby bardziej prawicowy Boris Johnson nie był w stanie trzymać tej szarady, no bo wszyscy ci politycy, cała ta elita, cała ta banda przy żłobie, która no w Ameryce też dużo tych gubernatorów, polityków to krzyczeli, szczególnie ci, którzy krzyczeli, że muszą nosić, no to jeździli do innych stanów, do innych krajów, a później tłumaczyli się, że tam w Meksyku na przykład gubernator Newsom, którego chcieli wyrzucić z Kalifornii, no to on nakazał noszenie masek, a pojechał na wakacje do Meksyku, no i jak go zrobili zdjęcia bez masek, no to on mówił, że w Meksyku nie potrzeba masek. No i jak debilowi wytłumaczyć, że dlatego pojechał do Meksyku, bo tam nie ma jego nakazu do noszenia masek i tak dalej, i tak dalej. No ci partyjniacy w Anglii, no to mieli balangi, mieli najróżniejsze partie, nie partie, widzieli się z przyjaciółmi, ze znajomymi, żyli normalnie życie, no a wszystkim tym małym żuczkom, tym szarym ludziom nakazywali, żeby to nosili i mieli. No w całym kraju, w całej Anglii w zasadzie to wszystko się powoli, no skończyło się. Cała ta pandemia to padła. Nie, te wszystkie restrykcje zostały zlikwidowane, cały ten idiotyczny plan na paszporty covidowe został wyrzucony do śmieci, cała taka transformacja, taka znienacka transformacja, no wyszła stąd, że ci, co wiedzieli od 2 lat, że to jest jeden wielki absurd, no to już nawet politycy się zorientowali, że tej całego tego cyrku nie ma co kontynuować, no bo to jednak te ograniczenia wolności, nikt nie będzie tego, nie da rady tego wytrzymać, nie da rady tego przetrzymać. W Kanadzie cyrk był taki, że no Trudeau, no to fircyk w zalotach, jego ojciec, no to był premierem Kanady, dlatego on tylko został wybrany. On w ogóle to się śmieją, że Trudeau, no to jego matka chyba się puściła z Castro, no bo ona pojechała na Kubę i później 9 miesięcy potem urodził się Justin Trudeau. Ojciec, no to Trudeau, no to był premierem i dlatego syn został wybrany. No ale syn, no to jest typowy socjalista. On powiedział, że jego modelem kraju, no to są komunistyczne Chiny. To są tego rodzaju rzeczy. No i teraz on zrobił stan wojenny, można powiedzieć, tak? Stan wyjątkowy, który w zasadzie jest wydawany tylko w czasie, kiedy jest wojna, tak? To jest po prostu nieprawdopodobne, żeby Trudeau mógł coś takiego zrobić, no, ale ludzie się zbuntowali, no bo jak Trudeau powiedział, że będą zamykali konta bankowe tych właścicieli ciężarówek, że będą zamykali konta bankowe firm, dla których te ciężarówki pracują, zakazał sprzedawania ropy
Także Kanadyjczycy zaczęli nosić w plecakach, zaczęli nosić w ogóle karnistry wypełnione wodą, żeby robić idiotów z policji, bo policja biegała za ludźmi, no a nie ma takiego prawa, żeby nie można nosić po ulicy karnistra z wodą. Zaczęli szmuglować ropę w butelkach od mleka, nosili jakieś skrzynki. Także był totalny szmugiel po prostu. Część ludzi miała prawdziwą ropę, część ludzi miała udawane. Po prostu zaleli tych policjantów. No ci policjanci, no to też no, każą im lać ludzi kijem, no to idą i leją tym kijem, no bo tak jak w hitlerowskich Niemczech powiedzieli, że rozkaz jest rozkazem. No ale jakim trzeba być kretynem lewackim, żeby kontynuować ten cyrk z tymi szczepieniami i ograniczeniami, szczególnie, że w Kanadzie to chyba 80% ludzi jest już zaszczepionych i chyba z 80% kierowców jest zaszczepionych. Także cały ten cyrk od 3 tygodni, no to po prostu trzeba, no trudno nie przetrzyma swojego rządu. Tam będzie na pewno będzie jakiś krzyk o jak to się tam, nieufności, no i ta koalicja to wszystko jakoś zmieni. Także Kanada, no Kanada dała plamę. W Ameryce podobnie. W Ameryce też to jest największy kraj w tych sferze anglosaskiej. Także no było 1776 rok, 4 lipca, no to było bazowane, to są fundamenty wolności obywatelskiej i cały ten, ta fala COVID-u, te wszystkie restrykcje, te zamknięcia szkoły, paszporty szczepionkowe, te maski, te nakazy maskowe i tak dalej, i tak dalej, no to zainspirowały całe masy, całe wielkie fale demonstracji, no bo ludzie są sfrustrowani. Te stany komunistyczne, te socjalistyczne demokratów stany, które pozamykały, miały najwięcej bezrobotnych, największe szkody ekonomiczne, no to teraz biegną w drugim kierunku i wszyscy politycy mówią, że oni od samego początku byli przeciwko. Trzeba ich na pysk, po prostu trzeba ich wywalać na pysk, nie głosować na nich, na kretynów. Wszyscy won, jak to Cejrowski mówi, i ma rację. No, w San Francisco tak się zdenerwowali, że tych trójka z kuratorium, czy tam z rady szkolnej San Francisco po prostu odwołali ich. No bo to banda idiotów w ramach tego COVID-u, oni zaczęli zmieniać nazwy szkół. Szkołę imienia Abrahama Lincolna chcieli zmienić, no ogólnie Roosevelta chcieli zmienić, no ale to wszystko właśnie się zaczęło. To się zaczęło z tym, że komuniści chcą przepisać historię, że to jest taki totalny reset, taka totalna zmiana. To historia ma być zamazana. No i te dwa lata to doprowadzili. Doprowadzili te pomniki znikające, te krytyczna teoria ras, czyli to, że każdy biały to jest winny, każdy czarny to jest ofiarą. Tego rodzaju rzeczy w ramach tego zamknięcia, to wszystko było pchane. No ale teraz co trzeba robić? No przychodzi listopad 2022, no i trzeba głosować na normalnych. Dzięki Bogu jest sporo normalnych ludzi, dzięki Bogu jest od groma ludzi, którzy kochają jeszcze tą wolność, no i nienawidzą rządów autorytarnych. Na rządy autorytarne zawsze się znajdują. Tam ludzie, którzy dochodzą do żłobu, no to zaczynają być namaszczeni. To jest tak samo jak z aktorami i z ludźmi ze scen. Ci wszyscy artyści, którzy w zasadzie mają rozweselać i umilać życie ludziom, którzy płacą im za pójście do teatru, czy za
pójście do kina, czy kupienie filmu i tak dalej, i tak dalej. No to ci aktorzy, czy Hollywood, no i nie tylko, w Polsce też są ci tego rodzaju debile, którzy czują się namaszczeni. Trzeba ich, no artystów to się nie wygoni, no ale polityków, tych, którzy są wybierani na pysk. Antoni Fauci, no też na pysk, on nie był wybrany, ale w zasadzie został przez 2 lata hachmęcił całym narodem. Tak samo na pysk. Prezydent Biden, no on jeszcze dotrzyma, prawie 3 lata, ale wszyscy politycy w kongresie, wszyscy senatorowie i reprezentanci, to będzie jedna wielka fala. No ludzie po prostu nie wytrzymują. Kanada po prostu zainspirowała też cały świat. Wszyscy ci kierowcy, no to jednak ten konwój wolności pokazał, że ludzie potrafią zrobić i że ludzie się nie boją. W tej Kanadzie jednak te restrykcje, czy te straszenie, no ale oni mieli dosyć, w Nowej Zelandii mieli dosyć, w Australii mieli dosyć. W Australii, w Nowej Zelandii, no to było tak, że było 0 COVID-u, no oni tak zwariowali, że zamknęli nasz Auckland, zamknęli całe miasto na 107 dni, to jest ponad 3 miesiące tam zamknęli, prawie 1,5 miliona ludzi nie mogło się ruszać. No i oni wierzą, i oni wierzyli w to, że mogą zrobić zero COVID-u. Później kto mógł opuścić, no tylko ci, którzy byli zaszczepieni. Australia, tak jak wspominałem, była kolonia więźniów, zaczęła robić właśnie też więzienia, obozy, gdzie koncentrowały się obozy zbiorcze. No obóz koncentracyjny, no to brzmi tak hitlerowsko, można powiedzieć, i zabójczo, no ale oni mieli obozy, w których zamykali ludzi wbrew ich woli, nawet tych, którzy nie mieli COVID-u. Także, że ta policja z kijem, polityka z kijem jest nieprawdopodobna. No, w Kanadzie, jak i w Australii, jak i w Ameryce, policja przerywała msze. Msze wpadali, żeby sprawdzać, czy są maski. Był ten program tego Polaka, no to chyba było w Kanadzie, nie w Ameryce, gdzie on tam krzyczał na tych policjantów. Nie, może chyba nawet i w Ameryce. No także to była makabra, to jest makabra. Ci urzędnicy, politycy po prostu przesadzili. Dlatego wszystkich na pysk, wszystkich won, trzeba wrócić do normalności. To musi być cena. Musi być cena za tych wariatów, którzy do tego doprowadzili. To musi być cena bolesna i wymierna, no i silna. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. No, przypuszczalnie sporo z was mieszka właśnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii, Australii. No tam gdzie Jaruzelski, jego stan wojenny nas wygonił. No a teraz wygląda na to, że dużo Jaruzelskich jest w tych nowych krajach, tak? Dużo tych Jaruzelskich, dużo tych komisarzy partyjnych, dużo tych ormowców. Jak się tak popatrzy na ludzi, którzy krzyczą w tych krajach, no w Ameryce jest pełno tych ochotniczych ormowców, było w sklepach, którzy biegają się, pytają o maseczkę. No jest makabra. Zostało to zasiane, te zdemoralizowanie komunistyczne zostało zasiane wszędzie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że z dnia na dzień widzicie, jakie kretyństwo popełniliście, wybierając Bidena. Mam nadzieję, że zaczniecie głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.